Cześć, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie o Rhine loricarii, species Rio Atabapo. To jest nasz nowy nabytek. Iza, czyli moja żona, przywiozła parkę ryb z Polski. Ryby są dojrzałe. Jest samiec z samicą, tutaj jest druga ryba. Jak widzicie, są dosyć duże. Rybki pochodzą od hodowcy z Krakowa. Kurczę, nie zadałem mu pytania, czy mogę powiedzieć, od kogo mam te ryby, więc zadam je po tym odcinku, napiszę do niego wiadomość na forum i zapytam, czy jeżeli ktoś by był zainteresowany, to czy mogę podzielić się danymi. A póki co, no to tylko mówię, że hodowca z Krakowa. Rybki ogólnie pochodzą z Kolumbii, z Rio Atabapo, występują też w Orinoco, występują także pod synonimem Rhine loricaria species Columbian, albo też zbrojnik kolumbijski. Dorastają do 18 cm, więc są dosyć spore, natomiast są to ryby bardzo spokojne, przez cały dzień siedzą właśnie tak na kamieniach, nic się nie dzieje, są aktywne w nocy. W nocy dosyć intensywnie żerują, trzeba przyznać. Ten zbiornik tutaj nie jest ich docelowym zbiornikiem, ponieważ one lubią się zagrzebywać w piasku. Tu co prawda piasek jest, ale z tego co widzę, bardziej pasują im te płaskie kamienie, na których siedzą cały czas. Ale przypuszczałem, że gdyby tu był piasek, no to by się w tym piasku zagrzebały. Natomiast, już to kiedyś tam wspominałem, będziemy zakładać jeszcze jedno akwarium z cyklu ostatniego akwarium. No i tam będzie dosyć dużo takich łach piasku, więc one tam sobie trafią. Pimpek ciszo. I tak jak powiedziałem, one sobie trafią do tego zbiornika, gdzie jest piaseczek. Rybki, jak akurat jeżeli chodzi o lorikarię, mają dosyć duży zakres tolerancji warunków. Według różnych źródeł pH wody może wynosić od 6 do 7,5, według innych źródeł od 6,4 do 7,5, temperatura wody od 23 do 28 stopni Celsjusza, a twardość wody od wody miękkiej do twardej, więc można z powodzeniem hodować w prawie każdym akwarium towarzyskim te ryby, bo i w twardej, bo i w miękkiej wodzie, i w kwaśnej, i lekko zasadowej. Także tutaj ta ryba jest bardzo fajna pod tym względem. Łatwo się ponoć rozmnaża. W dobrych warunkach co miesiąc mamy młode. Ikra rozwija się około 16 dni. Po złożeniu ikry samiec ją przykrywa swoim ciałem. Tutaj muszę też dowiedzieć się troszeczkę szczegółów na ten temat, bo nie wiem, czy potrzebują tego specjalną rurkę, czy też po prostu wykorzystują jakieś kamienie, patyki do tego celu. To jak znajdę informacje, to wam powiem, bo rybki są tydzień czasu dopiero. Nie miałem czasu więcej o nich poczytać, bo dosyć dużo obecnie pracuję. Zmieniłem zawód i nie mam teraz na nic czasu, ale za to będę miał więcej pieniędzy na ryby. Co poza tym o nich mogę powiedzieć tak ze swojego już doświadczenia tygodniowego. To tak jak już powiedziałem, ryby bardzo spokojne, one przysiadują praktycznie tylko tutaj. No, tak jak je widzicie, trzymają się razem, często obok siebie leżą, ale generalnie siedzą sobie tylko tutaj. Nie przeszkadza im to światło, tutaj na nie pada, z tego co widzę, bo mogłyby się przenieść na inne kamienie bardziej osłonięte, które też są tej wielkości i dawałby im cień. Można je spokojnie karmić płatkami, znaczy płatkami. Ja mam takie o płatki tego typu. One są ze spiruliną, a trochę kiepsko widać. A to są takie właśnie tabletki dla zbrojników. Oprócz tego daję spirulinę już czystą w tabletkach takich. Następna rzecz, którą daję i którą zjadają, to jest coś takiego. To już pokazywałem wcześniej. O, może cofnę bardziej. Rio Verde z Mora. Tam mamy moringę. No i
mój ulubiony pokarm dla zbrojników, dla nich też muchy, takie muchy, o, fruwala. Kiedyś tam bredziłem, że nie będę pokazywał pokarmów, które mi skarmiam, no tam takie były moje różne wydziwiania, ale stwierdziłem, że będę pokazywał, bo przecież w sumie no, to jest dosyć istotna wiadomość, czym karmię te ryby i dlaczego one wyglądają tak inaczej dzięki temu. Może wyglądają źle, no to wtedy będziecie wiedzieć, żeby kupić coś innego, prawda? Co poza tym? Pokażę wam zaraz, jak je karmię. A z żywych pokarmów no, zjadają wszystko to, co pada żywe na dno, prawda? Czyli tu bifex, grindal, ochotka. To są podstawowe rzeczy, które one lubią. Ale jeżeli trafi się na przykład nawet larwa komara, która opadnie na tyle nisko, żeby mogli ją pochwycić, to też ją zjedzą. Teraz wam pokażę karmienie. O. Może akurat się uaktywnią dzięki temu. Oczywiście karma jest nie tylko dla nich, bo jest już dosyć sporo komarów i o, tutaj ta szaleje bardziej przy żarciu. Może bardziej na nią skieruję aparat. O, zobaczcie. A, nie powiedziałem nic na temat płci. Z tego, co piszą ludzie na internecie, no to samiec ma większą brodę od samicy na pysku. Może ja zrobię zbliżenie. O, to jest ta broda. I to niby by była samica, bo ta druga ryba ma tą brodę trochę większą. Natomiast to, co ja zauważyłem osobiście też, to promienie, pierwszy promień brzusznych u samca jest grubszy. Lub też to jest samica, bo z tymi brodami to powiem wam szczerze, ciężko powiedzieć, jak to jest. Bardziej charakterystyczna jest właśnie ta część tutaj, tej pierwszej płetwy brzusznej, znaczy no pierwszej. Tutaj widzimy, pierwsza płetwa to jest płetwa piersiowa, a ta za nią tutaj to jest płetwa brzuszna. I pierwszy promień płetwy brzusznej u jednej z ryb jest większy, u drugiej jest mniejszy. I według mnie to u samca jest większy, a u samicy mniejszy. O. Czyli to byłaby samica w takim razie. Z tego by wynikało. No, ta ryba ma ten promień no, taki delikatniejszy. One są mniej więcej tej samej długości te promienie, tylko po prostu u samca, czy też u samicy, tutaj w takim razie też wychodziło, jakbym się pomylił. U jednej z ryb jest grubszy ten promień, u drugiej ryby jest cieńszy. O tym nic nie piszą w literaturze, piszą tylko, że broda u samca jest większa niż u samicy. Z tego, co mi się wydaje, u tej ryby jaśniej ubarwionej ta broda jest większa niż u tej ciemniej ubarwionej. Bardzo fajne ryby. Mam nadzieję, że się tutaj rozmnożą. Jak nie tutaj, to mam nadzieję, że w zbiorniku docelowym. Nie ma z nimi żadnego problemu. Bez problemu przyjechały podróż z Polski do Niemiec. W bardzo dobrym stanie. Ryby są zdrowe. Widać, że osoba, która je miała przede mną, przed nami, bardzo o nie dbała. Pozdrawiam. I cóż, polecam wam te zbrojniki. Pomimo tego, że rosną dość duże, to nie będą sprawiać wam żadnych problemów w akwarium. No tylko musicie wziąć pod uwagę to, że te rybki sobie lubią pokopać troszeczkę, więc na pewno troszkę bajzlu będą robić. Ale w tym akwarium to nie tylko one tutaj kopią, więc tu ciągle gdzieś jest jakiś unoszący się mułek. To co lata to są rozwielitki, te takie kulki. Następny odcinek to Kubek uprowadzi o pozyskiwaniu planktonu, bo już jest go na tyle dużo, że korzystamy teraz wyłącznie ze swojego planktonu, oprócz rzeczników, które kupujemy, no i larwochotek. Natomiast grindala mamy swojego, no i rozwielitki, oczliki i komary mamy też swoje.
Trafiają się tam też i wodzienie pojedyncze, i pojedyncze ochotki, ale tych jest nie za wiele. Natomiast komarów jest multum teraz. Może zrobię zbliżenie, zobaczcie jakie fajne mają oczy. Oczy to jest ta część zbrojnika, która mi się zawsze najbardziej podoba. Zawsze to oko wygląda troszkę inaczej, chociaż ma też charakterystyczną cechę. Jak widzicie, źrenica jest w kształcie podkowy, ale to nie znaczy, że ona taka jest w nocy. Ona tylko jest teraz taka, to jest tak jak u kota. Potrafią zwężać źrenicę, tylko w troszkę inny sposób niż koty. Koty robią takie pionowe szparki, a one robią takie podkówki. W nocy to oko się powiększa, żeby mogło docierać więcej światła. No, są to ryby nocne, prawda? Więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ciekawostką też są te olbrzymie wąsy i zwisający taki worek pod pyskiem. Może pokażę na tej drugiej. O, mają taką wielką wargę. Jeżeli ktoś wie, jak dokładnie odróżnić płeć, no to napiszcie w komentarzach. To bym był bardzo wdzięczny. Co prawda, ta osoba, która sprzedała nam ryby, tłumaczyła mojej żonie, które to które, ale mojej żonie chyba się to troszkę pomieszało po drodze i no i wiemy, że mamy parę, ale do końca nie wiemy, które są, który to jest facet, a które to jest kobitka. No, teraz są trochę bardziej aktywne, bo już wiedzą, że zbliża się noc. Zaraz zgaszę światło, w zasadzie już powinno być zgaszone. Widzicie, jak ładnie mułek podnosi? No, tutaj akurat nigdzie mu nie zalega w tym akwarium. Natomiast niestety pływa sobie, bo wiecznie któryś z tych glonojadów, które tutaj są, ten muł podnosi. O, widzieliście? Chciała złapać sobie komara, który podpłynął za blisko, tak jak mówiłem. No i takie rzeczy jedzą. Z tego, co tam piszą w literaturze, to ponoć zjadają jakieś gotowane warzywa też. No ale nie wiem, nie widzę tego jakoś specjalnie. Patrząc na te lorikarie, które mam mniejsze, to tamte nie jedzą żadnego zielska. Owszem, jedzą tabletki, gdzie jest spirulina, ale tam też jest dodatek mięsa ryb. Więc nie wiem, co one bardziej w tych tabletkach lubią, tą spirulinę, czy to mięso ryb. Natomiast widzę, jak je karmię, jak reagują na żywą karmę, jak reagują na tabletki. Mogę od razu dać tabletki, bo zaraz po tym filmiku będę im gasił. To zobaczycie sobie, jak reagują na tabletki, które się im daje. Najbardziej z tego, co widzę, to lubią właśnie te kulki z much, no i żywą karmę. Okej, to zaraz zaczną te tabletki opadać. O, tu już leci pierwsza. Ojej, cofnę może. O. Tutaj lepiej będzie widać. Się cofniemy troszeczkę. O. Ok, tabletki mi opadły trochę dalej niż one teraz są, ale to tak jak powiedziałem, daję i tą żywą karmę tak jak teraz i daję też tabletki, no bo to nie są jedyne ryby tutaj z rodzaju Loricaridae. Są też panakolusy, są też albinosy, zbrojniki niebieskie. Może nie tyle niebieskie, co te nasze zwykłe glonojady, ancistrusy. No i jest panaka, ale panaka to tam zajmuje się skrobaniem drewna, więc ona nie stanowi żadnej konkurencji pokarmowej. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. A następny odcinek, tak jak wspomniałem, to opowiemy troszeczkę, a bardziej opowie Kubek, o tym jak karmi ryby i skąd bierze plankton. Do zobaczenia.